Cześć, dzisiaj troszkę poruszymy inny temat niż recenzji, a skupimy się na gotowcach z Allegro. Wiem, że są też na innych portalach, takich jak OLX czy na Facebooku, ale Allegro myślę, że jest takim najbardziej popularnym wyborem, także chciałbym tak nie szkalować konkretnych ofert, a raczej powiedzieć, co jest nie tak w wyborze gotowca i na co zwrócić uwagę. W takim razie wybrałem tutaj trzy oferty i odnośnie pierwszej. Mamy zestaw PC do gier i 5 GT710, 8 GB, Windows 10, monitor 22 cale. I to jest za 1549 zł. Zestaw jest odnowiony przez sprzedawcę, a ten wystawia fakturę VAT. Ok. Tą i piątką jest i piątka 2300. Jest to procesor, który miał premierę według strony Intela w pierwszym kwartale 2011 roku. To oznacza, że ten procesor ma 10 lat. Za tym kryje się to, że jest on wydajnościowo na niskim poziomie. Do tego jest na podstawce, czyli płyta, na której umieszczają procesor, ma soket 1155. Co za tym idzie, na ten procesor już od dawna nie wychodzą nowe procesory, przez co jeżeli kupimy taki komputer, nie ma szans, aby go ulepszyć. Musimy wymieniać procesor, płytę i RAM, żeby zmienić sam procesor na, dajmy na to, jakiś nowy. Oczywiście można zmieniać na i7, też drugiej generacji, ale to nie ma żadnego sensu ze względu na ich cenę. Bo na przykład taka i7 2600K bodajże chodzi za około 300 zł, a za 300 zł, no może 400, możemy już dostać i3 10100F, która ma dużo, dużo wyższą wydajność. No ale byśmy musieli zmienić płytę. Także właśnie musielibyśmy zmienić płytę i RAM, bo przez to, że ten procesor jest na socket 1155, to wspiera RAM DDR3, a najnowsze procesory są na DDR4, w ogóle ma niedługo wychodzić DDR5, także no, dosyć bym to nazwał tak na krótko zacofany zestaw. No ale dobrze, dysk twardy to HDD 500 GB, tutaj nie ma szczegółów, tam niżej w opisie jest bodajże, to jest Toshiba, Taichi, Hitachi, czy jak to tam zwał, jak zwał, po prostu wszystko, co w rączki wpadnie. Karta graficzna to Palit GT710. Co jest z nią nie tak? Ano to, że Integra będzie dużo wydajniejsza od niej. W ogóle jeszcze teraz zauważyłem taką ciekawostkę, że tutaj jest podane chłodzenie karty graficznej aktywne, a na zdjęciu jest karta graficzna z radiatorem, czyli ma chłodzenie pasywne. Taka ciekawostka. Czyli to poniekąd są błędy w aukcji. Pójdźmy dalej. Tutaj mamy taką pełniejszą specyfikację. Zakładając to, że te procesory wyszły 10 lat temu, płyty główne i te procesory właśnie są nieprodukowane. Nie wiem, jak to wygląda z pamięcią RAM, ale podejrzewam, że też tak może być. Są po prostu składane na używkach. I jak można zauważyć, nie bez powodu przy karcie graficznej, zasilaczu czy obudowie jest napisane, że to jest produkt nowy. I taką obudowę czy kartę graficzną widziałem osobiście w sklepie, zasilacz, no trudno powiedzieć, bo nie wiem, jaki tu jest model, nie jest podane. Te specyfikacje są podane bardzo ogólnikowo. Mamy podane, aby 4 producentów płyt głównych i mamy podany chipset, że jest to H61. Nie mamy informacji o konkretnych modelach tych płyt, czy to będzie płyta z, na przykład, dajmy na to, 5 wyjściami USB z tyłu, czy
czy w ogóle będzie miała jakieś wyjścia, czy będzie miała dwa miejsca na RAM, czy cztery, czy w ogóle będzie połamana i będzie miała P3 albo 2,5. Wcześniej nie omówiłem tematu zasilacza. Tutaj mamy zasilacz 350 W, nowy. 350 W to jedyna informacja o tym zasilaczu, że jest to zasilacz o mocy 350 W. I teraz może być taka sensacja, że ten zasilacz może nie mieć 350 W, bo często podawana jest moc łączna, czyli z jakby zsumowane linie 12, 5 i 3,3 V. Oczywiście najbardziej interesuje nas ta linia 12 V, ze względu na to, że nią jest zasilany głównie komputer. No ale tutaj takich informacji nie mamy. Nie mamy też informacji o modelu, przez co nie wiemy, jakie w środku są podzespoły tego zasilacza. Czy są dobrej jakości, czy słabe, czy dajmy na to mamy konwerter DC-DC, czy jakiego procenta mamy kondensatory, czy regulacja napięć jest grupowa, bo obstawiam, że tutaj na pewno. Dobrze, to tak pokrótce. Obudowa. Obudowa jednym się podoba, drugim nie. Ona kręci się z tego, co kojarzę, 100-130 zł nowa w sklepach. I to jest najtańsza propozycja bodajże od Genesisa. Niemiłosiernie się grzeje. Z tego, co pamiętam, to ta szyba jest z pleksy, jeżeli się nie mylę. Czyli nie mamy szkła, czyli bardziej się będą nagrzewać jeszcze komponenty. Tutaj akurat, no, z tego co widzę, tutaj jest pokazane na boksowym chłodzeniu. O ile w ogóle te zdjęcia są od tego sprzedawcy. I właśnie, tu jest kolejny temat. Zdjęcia nie są często oryginalne, czyli złożony mamy komputer i zrobione przez sprzedawcę, tylko są to zdjęcia od producentów tych części, czyli producent tak zaprezentował swoją budowę i oni, sprzedawcy tych zestawów na Allegro, biorą zdjęcie tej obudowy i wrzucają. Przez co na przykład jakiś czas temu zdarzyło mi się widzieć zestaw z Custom LC w jakiejś obudowie i był tak pokazany na aukcji, a na samym dole było napisane, że Custom LC nie jest jakby zaimplementowane do tego zestawu. Często jest też tak, że jak tutaj możecie zauważyć, mamy raz, dwa, trzy, cztery wentylatory, że przez to, że to jest zdjęcie podglądowe, to na takim zdjęciu podglądowym będziemy mieli osadzone wszystkie miejsca na wentylatory, a w praktyce może się okazać, że mamy na przykład sam tylny wyciągający powietrze ze środka budowy i wcale tak zestaw się nam nie będzie prezentował. Mamy informację, że jest to że mamy aktywowany system Windows. Więcej informacji nie wiadomo, czy to jest na pewno oryginalne, czy nie, czy to jest przez CMD, czy jest to jakimś kluczem też z Allegro, czy jest to całkiem nowy. Obstawiam, że to nie jest nowy za te 500 zł. Jedyna informacja o płycie to mamy, że 4 porty SATA, tutaj niżej właśnie przesunąłem. 3 gigabity na sekundę. Co to oznacza? Że 3 gigabity na sekundę da nam 375 MB na sekundę. To znaczy, że jeżeli kupimy sobie dysk, akurat tutaj jeśli chodzi o ten talerzowy, to nie będzie różnicy, bo talerzowe nie osiągają takich prędkości. Ale jeżeli kupimy sobie dysk SSD, dajmy na to Crucial MX500, on ma bodajże 500-550 zapis odczyt, to będziemy ograniczeni do tych 375. To jest związane oczywiście z tym, że ta płyta jest starą płytą, ma 10 lat i ma SATA, porty SATA 2, a nie SATA 3, przez co to ograniczenie SATA 3 ma już 6 gigabity na sekundę, a 6 gigabitów na sekundę to, jak można, to jest razy 2 to, co tutaj mamy, czyli jak mamy 375 po prostu razy 2, dokładnie 750 MB na sekundę, czyli nie będziemy mieli ograniczeń. Wyższe prędkości uzyskują tylko dyski z protokołem NVMe,
montowane na złącze M2 na płycie głównej, taka oczywiście nie ma takiego złącza. Ogólna informacja o procesorze, wiadomo, ogólna informacja także o pamięci RAM, jakich producentów wrzucają, także dużo szczegółów nie ma, karta graficzna też. I tutaj mamy typ chłodzenia pasywne, czyli tak jakby się poprawili, tam jest po prostu u góry błąd. Dyski też jakich producentów. I tutaj o zasilaczu pojawia się informacja, że to jest markowy zasilacz, który gwarantuje stabilne łącze zasilające i został zamontowany zasilacz iBox Aurora o mocy 400 W. Już w ogóle jeszcze wspomnę, że tutaj mamy informację o zasilaczu 350 W i tutaj wyżej też, że 350 W, także kolejny błąd w aukcji. iBox Aurora. Nawet szukałem, z żadnego testu nie mogę znaleźć tego zasilacza. I żeby było lepiej, to jest typowa czarna lista, także markowa pod jakim względem? Nie wiem, sprzedawca znalazł ją na czarną liście i myślał, że to markowa lista zasilaczy, no bo nie wiem, co to ma znaczyć. Co to może znaczyć, jeżeli zasilacz jest słabej jakości? No to, że będzie nam na przykład wyłączał się komputer pod obciążeniem, nie musi nawet być obciążenia, może się wyłączać, może nam się nie włączać. Może w najgorszym wypadku nam na przykład uszkodzić jakieś komponenty, czy jakoś się tam jarzyć, bo nie wiadomo jakiej jakości są te kondensatory, na pewno jakieś chińskie, mało wytrzymałe. Dobrze, idąc dalej, monitor jak monitor, nie będę go oceniał, są jakieś tam informacje, że to jest TN22 cale. Poza tym model jest dokładny podany, czyli to będzie pewnie jakieś 50 czy 60 Hz, nie wiem, nie sprawdzałem. Mamy rozdzielczość Full HD, no, tragedii nie ma, jakiś taki najtańszy. Nowy pewnie kosztuje do 300 zł, ale żeby było śmieszniej, monitor jest używany, no mogą nosić normalne ślady użytkowania. Mnie ciekawi, jakie to są normalne ślady użytkowania monitora. Bo w zasadzie na monitor się jedynie patrzy i wciska przycisk włącz, wyłącz, ewentualnie te pozostałe do korygowania. Czyli nie wiem, co sprzedawca przez to rozumie po prostu. A to jest złoto, prawdziwe złoto, jeśli chodzi o tą aukcję. Po prostu taka idealna aukcja mi się trafiła, że mogę mówić praktycznie każdą kwestię, jaką tylko chciałem. Klawiatura membranowa z designerskim wielokolorowym podświetleniem. W ogóle nie chcę się rozczulać za bardzo nad tym zestawem, bo to jest najtańszy zestaw, jaki jest od firmy Fury. Jest bardzo słaby jakościowo, cały bodajże kosztuje 90-100 zł, jakoś tak. To jest wychwalony marketingowo jak się tylko da. A zarazem nie ma za bardzo konkretów na jego temat, tak, żeby tylko wyjść jak najbardziej na swoje, najbardziej zarazem, żeby niby nie zakłamać, coś tak bym tu ujął. W jakie gry można zagrać, oczywiście pokazane, wiadomo, te najbardziej jakby popularne, 4 grafiki CSGO, nawet zbanane, w ogóle kto to ustawił, to ja nie wiem. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany podzespołów na takie o identycznych lub wyższych parametrach. Zmianie nie ulegnie na pewno obudowa, procesor oraz model karty graficznej. Czyli RAM, dysk i RAM, dysk, płyta, RAM, dysk, płyta oraz zasilacz może ulec zmianie. Tak, nie będę omawiał tego kwestii opłacalności tego zestawu ze względu na aktualną sytuację, gdzie ciężko jest dostać jakąkolwiek kartę. Sprawdzałem przed nagrywaniem tego to na XCOM GT710 był jedyną kartą, jeśli chodzi o kartę NVIDIA, dostępną od ręki. GT 1030 była dostępna w postaci jednego egzemplarza.
a nawet 1050 Ti nie było. Także no, ciężko mi tutaj w ogóle. No po prostu nie będę tego omawiał, bo na to nikt nie ma wpływu, tym bardziej sprzedawca. Dobrze. Drugą kwestią jest to, co chciałem omówić. To jest bardziej temat taki nieporuszany wcześniej, a odnosi się do tego, że mamy na przykład taką informację, że 22 osoby kupiły 23 sztuki. Ze swoich źródeł wiem, że sprzedawcy mają wiele kont na Allegro i potrafią kupować między sobą tylko po to, żeby nabić ilość sprzedań sztuk. Przez to będzie lepiej pozycjonowana taka oferta na Allegro i nabijają także oceny takich zestawów. Nawet widziałem gdzieś wcześniej jakąś ocenę zestawu, gdzie było 100 ocen ponad na 5 gwiazdek. Tutaj mamy 4,83 na 5 gwiazdek, 36 ocen, czyli nie ma jednej, dwóch, trzech, tylko 36. Ogółem są te opinie, tak wyglądają w większości, jakby były napisane tak trochę fałszywie. Wszystko ok, polecam, polecam, takie nic nie wnoszą. Grafika działa nie na 100%, dziwne w ogóle. Zakupiłem dwa komputery dla synów, no to współczuję synom takich zestawów. Tutaj mamy nawet informację odnośnie tego, co wcześniej mówiłem, czyli tego zasilacza. O zasilaczu. Wydatek na zasilacz po 2 miesiącach, ale istnieje porozumienie na wymianę ze względu na gwarancję. Ogólnie obsługa klienta jest spoko. I na minus mamy zasilacz, czyli jest wątpliwej jakości. W ogóle tutaj tak szybko przeszedłem na inną aukcję, a nie pokazałem, co tutaj mamy. Tutaj mamy i piątkę, oczywiście 2400 i 1050 Ti. Proszę, 2400. Zasilacz mamy informację tylko, że 500 W. Nie ma informacji o modelu. Mamy informację, że jest jeszcze kabel zasilający. Brawo. Brawo, brawo, że jest kabel zasilający. Jakieś testy robione przez sprzedawcę na temat wydajności, że wystarczy tylko 30 klatek, jakieś tam sobie ponapisywał rzeczy. Także drugą kwestią jest, może nie drugą, a kolejną, są obudowy, które są stosowane, tylko takie, które mogą ładnie wyglądać, a są w zasadzie wątpliwej jakości i są dosyć tanie. Czyli zauważyłem, że właśnie te propozycje Genesisa, tak jak mamy w tym pierwszym zestawie, się już trochę przejadły, więc najczęściej są stosowane teraz propozycje od Aerocoola. Zdarzyło się parę propozycji w obudowie Kruxa, także propsuję, bo dosyć są dobre te obudowy, jeśli chodzi o Airflow. Tutaj mamy akurat w obudowie, to jest chyba Vist. Nie ma tutaj podanego w tym trzecim zestawie. Nie ma zupełnie informacji, także ta jest Aerocoola, bo po znaczku chyba nawet gdzieś tam niżej jest napisane, czy... No dobrze, nieważne. Ta obudowa, z tego co wiem, jest dosyć takim piekarnikiem, w skrócie. Zauważcie, że nie ma żadnego otwartego frontu, zabudowana jest plastikiem, jedyne tutaj dziurki na dole są, które łapałyby powietrze, to jest dosyć mało, jeśli o to chodzi. Nie ma informacji, ile jest zainstalowanych wentylatorów, bo nawet nie mamy szczegółów odnośnie modelu tej obudowy w tym zestawie. Nawet nie mamy tutaj w parametrach, że jest obudowa. Na zdjęciach mamy tylko obudowę Aerocoola. Po prostu są wątpliwej jakości te obudowy, nagrzewają się ze względu na plastik, tutaj też obudowany. Tutaj akurat z tego co widzę jest szyba przykręcana, także lepsza od plexi. Idąc dalej w inny zestaw jeszcze co znalazłem do porównania, mamy zestaw tym razem nie od Havita, a tu mamy zestaw od Havita, a nie od Fury. Zresztą po myszce nie jestem w stanie rozpoznać, ale słuchawki na pewno Havita są. Znowu brak informacji. Obudowa 3 razy wentylatory RGB. I to jest idealny przykład, że tutaj mamy zainstalowanych 6 wentylatorów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A mamy tutaj napisane, że są tylko 3. Obstawiam, że tylko na przodzie będą 3. Tamtych nie będzie. Czyli wszystko jest jechane pod marketing. Jak najlepszy wygląd.
do tego opis taki, żeby zachęcić klienta, żeby te osoby, które nie mieli, nie mają pojęcia po prostu, zdecydowały się na kupno. Do tego nabijanie samemu opinii i kupień, tak? Podbijanie ilości kupnych zestawów tak, aby lepiej się pozycjonowały. Po to, aby ktoś kolejny mógł się zdecydować. Tak, to by było raczej tyle.